Halo, siemanka. Chciałem Wam przedstawić następny produkt, który będę kosztował. Rozbiję ten produkt na parę części, ponieważ tutaj jest parę różnych rzeczy do spróbowania. Każda rzecz troszkę dłużej zajmie pewnie, także nie chcę robić jednego długiego video. Rozbiję je na parę różnych video. To są suszone owoce i korzenie. Tutaj, jak widzicie, chipsy takie. Zawartość jest jackfruit. Zobaczę później, jak polskie przetłumaczenie na to jest. Słodki ziemniak, czyli sweet potato albo yam. Taro to jest to, co Wam mówiłem, co loda jadłem. To taro to będzie o ten czerwony chyba. Is that taro? The red thing? Taro, yeah. Yeah, on mówi mojej dziewczyny syn, że to będzie powinno być taro. Banany, to wszyscy wiemy. To nawet nie będę może nagrywał, zobaczę. Olej z kukurydzy, czego za bardzo nie lubię, że to tutaj jest. I sulfit jako prezerwatywa, przetrzymywanie świeżości. Tutaj macie fakty zawartości wszystkich rzeczy. Ok, ta cała paczka kosztowała może 2 dolary, nie pamiętam dokładnie, $1.89, coś takiego, czyli tanie dosyć było. Także w następnym wideo zobaczymy się, zacznę próbować pierwszy smak. Ok, dziękuję Wam za oglądanie, jak zwykle życzę Wam miłego dnia, na razie.